Boki trójkąta mają długość 20 i 12, a kąt między tymi bokami ma miarę 120 stopni. Pole tego trójkąta jest równe. Zobacz, mamy taką sytuację. Mamy 12, 20 i tutaj kąt między nimi 120 stopni. Podpiszmy sobie. Dobrze. I szukamy pola. Korzystamy z takiego wzoru. Jak mamy dowolny trójkąt, mamy dwa boki i kąt między nimi, to pole takiego trójkąta to jest iloczyn 1 druga razy jeden bok razy drugi bok razy sinus kąta między nimi. Czyli u nas pole będzie równe 1 drugiej razy 12 razy 20 razy sinus 120 stopni. No i zajmijmy się sinusem 120 stopni. W tym celu skorzystamy ze wzoru redukcyjnego, który jest w tablicy. Sinus 120 stopni to jest sinus 180 odjąć 60 stopni. A na takie coś mamy wzór w tablicy, wzór redukcyjny. Sinus 180 minus alfa to jest sinus alfa. Czyli u nas ten sinus 180 odjąć 60 przejdzie nam w sinus 60 stopni, a sinus 60 stopni możemy odczytać z tej takiej tabelki z charakterystycznymi wartościami funkcji. I to jest pierwiastek z 3 przez 2. Czyli w to miejsce wstawiamy pierwiastek z 3 na 2 i otrzymujemy 1 druga razy 12 to jest 6, 6 razy 20 to jest 120, 120 pierwiastków z 3 na 2, czyli 60 pierwiastków z 3. Odpowiedź C.